Dzień dobry, Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska i portal internetowy Dzień Dobry Białystok. Witam Was w programie Przedpiątek, w którym skomentuję najważniejsze rzeczy albo ważne rzeczy z minionego tygodnia i być może uda mi się przewidzieć, co będzie w przyszłym tygodniu, ale to zobaczymy, jak mi się temat nawinie. Zaczynamy Przedpiątek! Oczywiście najważniejszą informacją z ubiegłego tygodnia jest to, w zasadzie nie z ubiegłego, tylko już z tego tygodnia, zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce, no i niektórzy byli zaskoczeni wynikami, a niektórzy zupełnie nie. Powiem tak, no, sondaże, które były przeprowadzane przed samymi wyborami i takie normalne sondaże, bo ja nie mówię te, które tam robiły, prawda, takie tacy typowi zwolennicy jednej strony albo drugiej strony, bo tutaj od początku były dwie strony, o czym za chwilę, to te sondaże, takie normalne, nie po żadnej stronie, to one mówiły o tym, że jakby będzie druga tura i kto do tej drugiej tury wejdzie. Tutaj tylko różnica była taka, no kto ma większe szanse już w drugiej turze z Andrzejem Dudą, bądź z Rafałem Trzaskowskim, albo z Szymonem Hołownią, bo tam były takie różne warianty układane. No i to była ta jedna różnica, ale myślę, że wyniki wyborów w Polsce nikogo nie zaskoczyły. Myślę, że frekwencja też nikogo nie zaskoczyła, bo też się mówiło o tym, że będzie wysoka. Polacy się zmobilizowali z jednej, z drugiej strony, bo trzeciej nie było. Poszli hurtem do urn, no i się okazało, że mamy wyniki takie, że Andrzej Duda zdobył ponad 43,5% głosów, Rafał Trzaskowski 30,4% i oni się zmierzą w drugiej turze wyborów. Powiem szczerze, że byłam ja osobiście zaskoczona tylko jednym, jedynym wynikiem i nie Władysława Kosiniak-Kamysza, tylko byłam zaskoczona wynikiem pana Żółtka, ponieważ pan Żółtek miał bardzo dobry PR we wszystkich absolutnie mediach i powiem szczerze wam, tak uczciwie, zupełnie, ja bym pana Żółtka z chęcią zaprosiła do Białegostoku i żeby pan Żółtek wystartował w wyborach samorządowych najbliższych na prezydenta Białegostoku, bo o ile w mojej prywatnej ocenie, do której też mam prawo, pan Żółtek w mojej ocenie nie nadawał się na prezydenta Polski, ale z tego, co prezentował w trakcie całej kampanii wyborczej, uważam, że byłby świetnym prezydentem miasta. Pokazał się jako człowiek, który w zasadzie jest zainteresowany tym, co się dzieje. To jest taki właśnie człowiek, który interesuje się ludzkimi sprawami. Żadne w zasadzie ludzkie sprawy nie są mu obce. Można z nim się wódki napić. Ja akurat nie piję, ale być może na pewno... Znaczy, być może, na pewno wielu chętnych by się znalazło, żeby się z panem Żółtkiem wódki napić. I ja myślę, że on by sprawdził się idealnie jako prezydent jakiegokolwiek miasta w Polsce, a że w Białymstoku mamy tak, jak mamy, to ja bym chciała widzieć pana Żółtka jako prezydenta Białegostoku. Panie Żółtek, ja zapraszam osobiście, niech pan przyjeżdża, niech pan próbuje swoich sił. Ale wracając jeszcze do wyników wyborów prezydenckich w Polsce, myślę, że tutaj już jakby wszystko, co miało być powiedziane, zostało już powiedziane, więc ja nie będę już tego powtarzała. Wypowiedzieli się i politycy, i publicyści, i dziennikarze, i wszyscy, no oczywiście cały internet na wszystkich nośnikach już wszyscy się wypowiedzieli. Ale jest jedna rzecz, która wymaga osobnego komentarza i to dotyczy właśnie wyborów prezydenckich w naszym województwie, bo po raz pierwszy zdarzyła się taka historia od chyba początku wolnych wyborów w Polsce, czyli po 1989 roku, że na terenie południowym naszego regionu zwyciężył kandydat prawicy, w tym przypadku prezydent Andrzej Duda. Jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa, bo do tej pory tereny tych południowych powiatów, czyli Hajnówka, Bielsk i okolice, te wszystkie jakby miejscowości wokół, Narewka, Białowieża, może Białowieża tak pół na pół, ale generalnie wiadomo, o co chodzi, tam gdzie mniejszość białoruska mieszka, czy zamieszkuje w większości mniejszość prawosławna, tam do tej pory zawsze wygrywał kandydat albo Platformy Obywatelskiej, lata mi tu osa, sio, poszła. Do tej pory zawsze wygrywał kandydat albo Platformy Obywatelskiej, albo Lewicy, no albo jakiś taki, który był jakby z tych okolic, jakby sceny, strony politycznej. No ale w tym roku po raz pierwszy zdarzyło się, że wygrał tam Andrzej Duda i naprawdę we wszystkich powiatach. Były oczywiście pojedyncze miejscowości czy wsie, w których Andrzej Duda nie wygrał, bo wygrał
Właśnie, to jest też ciekawe, bo wygrał tam, gdzie Andrzej Duda nie wygrał, to przeważnie wygrywał Szymon Hołownia, nie Rafał Trzaskowski, ale Szymon Hołownia. I nie wiem jeszcze, z czego to wynika. Ja jeszcze nie miałam tak naprawdę czasu, bo nie to, że jakby ja sobie do tego dojdę, ale nie miałam jeszcze czasu, żeby zanalizować, co spowodowało, że to właśnie pan Szymon Hołownia zdobył największe poparcie w tych iluś tam mniejszych miejscowościach i wsiach na południu naszego regionu. Wydaje mi się, ale to tylko się wydaje, bo mówię, jeszcze tego nie sprawdzałam, że może to być efekt po prostu tego, że po pierwsze, ci mieszkańcy nie chcą Rafała Trzaskowskiego, po prostu nie identyfikują się z tym takim aroganckim typem, który jest strasznie zadufany w sobie, zapatrzony, krzyczy na ludzi. Nie wiem, no mówią, że jest przystojny, no może jest, no w moim typie akurat nie jest, no ale generalnie przecież no brzydki nie jest, tak? No nie mogę powiedzieć, że jest jakiś odrażający, absolutnie, no jest przystojnym mężczyzną. Nie chcę porównywać, bo jakby ja na podstawie urody nie decyduję o tym, który z kandydatów jest lepszy, ale być może ktoś tak robi i może komuś się pan Trzaskowski się podoba, może komuś podoba się pan Duda, może komuś pan Żółtek. Nie ma to żadnego znaczenia dla mnie, no ale ludzie podejmują różne decyzje na podstawie różnych kryteriów, więc może kryterium urody też jest. W każdym razie sytuacja jest taka, że w niektórych właśnie tych południowych powiatach, może nie powiatach, południowych miejscowościach i wsiach naszego regionu wygrał pan Szymon Hołownia i myślę, że może właśnie mieć to efekt, ten, o którym zaczęłam mówić, czyli nie spodobał się Rafał Trzaskowski ze swoim przekazem, takim, wiecie, wszyscy oglądacie, obserwujecie, nie będę się powtarzać, ale może zagrał inny wzgląd, mianowicie to, że Szymon Hołownia dla części osób pokazał się jako ten kandydat taki liberalny, ale nadal chrześcijański, taki trochę lewicowy, taki trochę prawicowy, taki pośrodkowy. No i przede wszystkim chyba to, że jest z naszego regionu i to mogło zagrać największe tutaj względy, bo on to podkreślał wielokrotnie, że jest stąd, jest nasz. No i być może to zagrało, ale w każdym razie na pewno na południu regionu, we wszystkich powiatach, w ogóle we wszystkich powiatach województwa podlaskiego i we wszystkich miastach, dużych miastach, czyli Białystok, Łomża, Suwałki, wygrał Andrzej Duda. I to jest absolutnie historyczny wynik. Nie wiem, jak będzie wyglądała druga tura. Trudno mi w tej chwili przewidzieć. I na to bardzo czekam, jak się te głosy rozłożą. Ale to jest na pewno ciekawe, warto odnotować. I jeszcze parę słów komentarza, myślę, warto temu poświęcić. I teraz nawiązując jeszcze do tego, o czym przed chwilą mówiłam, bo temu należy poświęcić nieco chwilę więcej uwagi, dlaczego właśnie tak się stało, że na południu naszego regionu wygrał Andrzej Duda we wszystkich powiatach i w części też zresztą gmin i mniejszych miejscowości, nawet wsi, gdzie do tej pory nie było absolutnie żadnej możliwości, żeby tam wygrywał jakikolwiek kandydat prawicy. Nieważne kto to był, ale generalnie chodzi o kandydata prawicy. Myślę, że tutaj mogło jeszcze zagrać jedna rzecz, w zasadzie jeden element. Całkiem niedawno, bo to było w ubiegłym roku, kiedy odbywała się kampania do parlamentu, do Sejmu, na tym terenie dość aktywnie działali politycy Platformy Obywatelskiej i pojawiał się między innymi tam również prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski ze swoim synem, z którym prosili mieszkańców tamtejszych właśnie miejscowości o to, żeby oddawali głos na właśnie Krzysztofa Truskolaskiego, na Platformę Obywatelską, ale przede wszystkim na Krzysztofa Truskolaskiego i pojawiły się jakieś tam obietnice takie inne, po prostu do tego, że tam będzie się temu regionowi, tym mieszkańcom pomagać. No i okazało się już w trakcie kampanii wyborczej, w trakcie afery śmieciowej, którą cały czas w Białymstoku mamy, że mieszkańcy Hajnówki, ale też się okazało, że i Bielska, od których śmieci trafiają do Białegostoku, do spalarni, że płacą drożej za te same śmieci, za tą samą w zasadzie czynność, tylko płacą dużo drożej. Oburzyło to naprawdę tamtejszą społeczność. Ludzie przede wszystkim z Hajnówki, tam ja o tym pisałam u siebie na portalu, jeden z radnych z Hajnówki był bardzo oburzony, pytał, o co tu chodzi. Wskazywał, że tak nie powinno być. Powiedział wprost, że on czuje się oszukany. Ja czytałam również na Facebooku, gdzie wypowiadali się różni mieszkańcy jakby z tamtych terenów. Oni też poczuli się, krótko mówiąc, oszukani i być może to był jakby jeden też z efektów, dla których Rafał Trzaskowski i w ogóle Platforma Obywatelska zdobyła znacznie słabszy wynik poniżej
w ogóle wszelkich możliwości jakby w stosunku do poprzednich jakichkolwiek wyborów, które można by było porównać na tamtym terenie do obecnych. Czy tak było? Ja jeszcze to zdiagnozuję, ale na pewno warto zwrócić na to uwagę i na pewno to będę obserwowała w drugiej turze wyborów. No i zobaczymy, jak będzie. I dodam jeszcze tylko jedną rzecz, że być może ten wynik Andrzeja Dudy na południu naszego regionu i Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego to też może wynikać naprawdę z bardzo ogromnej pracy marszałka województwa podlaskiego, który tam dosyć aktywnie działał, szczególnie w środowisku mniejszości białoruskiej, ale przede wszystkim prawosławnej. Być może to miało jakiś efekt, nie wiem, trudno powiedzieć, przed samym głosowaniem, niedługo przed ciszą wyborczą. Pan prezydent Andrzej Duda był w Supraślu, w monastyrze, spotkał się z duchownymi, w tym również z biskupem Jakubem u nas, więc może to przyniosło jakiś efekt właśnie, że później ludzie tak głosowali. Ale to jeszcze będę sprawdzała dokładnie, bo na pewno temu warto się przyjrzeć. Analizując jeszcze wszystkie te rzeczy, które się odbyły już po wyborach, no to mamy bardzo ciekawą sytuację z tym, co się wydarzyło już po samych wyborach, czyli cały spektakl i festiwal umizgów do wyborców, przede wszystkim pana Hołowni i Krzysztofa Bosaka, bo oni już odpadli z tego całego wyścigu wyborczego. Odpadli także wszyscy pozostali kandydaci, ale przede wszystkim do wyborców pana Hołowni i Krzysztofa Bosaka rozpoczął się natychmiast taki festiwal umizgów, dobrych gestów, czułych słówek i naprawdę powiem, że jak ja na to wszystko patrzyłam i tego słuchałam, to się zastanawiałam, czy się śmiać, czy płakać, bo było i śmieszno, i straszno. I teraz, jak sobie po prostu analizuję to wszystko, to się zastanawiam, kiedy pan prezydent, na przykład Tadeusz Truskolaski, pójdzie i przeprosi ONR za swoje zachowanie sprzed 3 lat. Bo 3 lata temu wygonił ONR, przerwał uroczystości z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Oni tam, to warto przypomnieć, bo to była bardzo ciekawa sytuacja, ja tylko krótko przypomnę, że pojawili się tam przedstawiciele ONR-u ze swoimi flagami, no i pan prezydent Truskolaski razem ze swoim synem powiedzieli, że nie będą uczestniczyć w takich obchodach, gdzie jest ONR i z flagami i tak dalej, przerwali te uroczystości, tylko był jeden maleńki szkopuł w tym wszystkim. W zasadzie 2, ale jeden najważniejszy to był taki, że panowie z obozu narodowo-radykalnego przyjechali z jedynym żyjącym powstańcem warszawskim tutaj u nas w Białymstoku, przywieźli go na uroczystości, był to honorowy gość tych uroczystości i pan Wroczyński, bo tak ma na nazwisko ten żyjący jeszcze powstaniec, pozdrawiam serdecznie tego pana, miałam okazję z nim rozmawiać, to był członek ONR-u dawnego, tego przedwojennego i właśnie panowie z naszego obecnego ONR-u zaopiekowali się nim, bo to jest starszy pan, już w tej chwili ma ponad 100 lat, wtedy miał chyba 99 bodajże, albo 98. Zadbali o to, żeby właśnie przywieźć go na miejsce uroczystości, gdzie był honorowym gościem, żeby zadbać o niego, no i jako też, jako że ten pan w Powstaniu Warszawskim walczył w brygadzie chyba Chrobry, z tego co pamiętam, czyli brygadzie ONR-u, no to chciał stanąć pod swoimi sztandarami i stąd pojawiły się właśnie sztandary ONR-u na tych uroczystościach, no ale pan prezydent Truskolaski, zabrakło mu zdecydowanie wyczucia i zrozumienia dla tak zaawansowanego wiekiem bohatera, który jeszcze żyje, swojego gościa honorowego, przerwał uroczystości, no ale teraz być może będzie przepraszał już ONR, bo ja już widziałam, już przecież pan Trzaskowski teraz takie ładne umizgi robi, politycy Platformy Obywatelskiej, co wypisują na temat Marszu Niepodległości, już to nie są faszyści, już przez Polskę nie maszerują faszyści, to są wolnościowcy, to są narodowcy, to są patrioci, gdzie jeszcze właśnie niedawno to byli naziści, faszyści, trzeba było likwidować właśnie, pojawił się pomysł, żeby zlikwidować ONR, popierała ten pomysł właśnie i pani Gronkiewicz-Waltz i pan Rafał Trzaskowski, no w Białymstoku, co robił szef obecny sztabu Rafała Trzaskowskiego, pan Truskolaski, to chyba też już przed chwilą powiedziałam z tymi flagami ONR-u. Więc czekam, kiedy już tylko przeprosi ONR wszystkich narodowców i tych wszystkich, którzy no słyszeli jakieś niemiłe słowa z jego ust, z ust jego syna oraz innych polityków Platformy Obywatelskiej. Może przejdą te głosy na pana Trzaskowskiego? Nie sądzę.
ale sądzę, że przejdą głosy wyborców na pana Trzaskowskiego, wyborców pana Szymona Hołowni, który najpierw w poniedziałek, od razu po wyborach, apelował do swoich tam wyznawców, wyborców, zwolenników w mediach społecznościowych, na Facebooku robił transmisję i zwracał się do nich z taką prośbą, żeby każdy z nich podjął sobie sam decyzję, na kogo odda głos w drugiej turze wyborów. No i jednocześnie zaapelował do wszystkich zwolenników Rafała Trzaskowskiego, żeby przestali agitować na jego nośnikach, bo to już jest niesmaczne i w ogóle przynosi odwrotny skutek. Bo faktycznie, jak tam się weszło, to tam była cała masa takich wpisów, gdzie cisnęli po Andrzeju Dudzie i nawoływali wszystkich do głosowania na Rafała Trzaskowskiego i faktycznie część osób, która tam po prostu była, tak, z jakichś różnych powodów, gdzieś tam po stronie pana Szymona Hołowni, faktycznie była tym zniesmaczona i ludzie nawet w całkiem niemałej grupie mówili, że oni sobie sami podejmują decyzję. Pan Szymon Hołownia zresztą mówił, że to jest głos obywatelski, więc każdy obywatel powinien podjąć tę decyzję sam, a on nie jest dysponentem głosów obywateli wszystkich, więc on nie będzie mówił, co i kto jak ma robić. Natomiast chwilę później, na drugi dzień i za dwa dni, wyraźnie powiedział, po której stronie on się opowiada, co jest jasnym i wyraźnym sygnałem dla wszystkich jego dotychczasowych wyborców, jak należy głosować. Jest to wyraźny wskaźnik. No i jakby, czy ktoś jest tym zaskoczony? Nie sądzę. Ja nie jestem zaskoczona. Zresztą było wiadomo od początku, że Szymon Hołownia wystartował tylko i wyłącznie po to, żeby w każdym razie właśnie w ten sposób wzmocnić kandydata w drugiej turze Platformy Obywatelskiej, albo kandydat Platformy Obywatelskiej miał w drugiej turze wzmocnić Szymona Hołownię. I od początku taki był projekt i zamysł tego całego pomysłu z panem Hołownią, który teraz jeszcze prosi ludzi o pieniądze, żeby wpłacać. Chce założyć stowarzyszenie, które ma być przygotowywane do tego, żeby wystartować w najbliższych jakichś wyborach. Być może liczą na przedterminowe, czy tak będzie, to się okaże, no ale w każdym razie powiem tak, ja już to znam, bo kiedyś była taka sytuacja, że nagle pojawił się nam Janusz Palikot z jakąś zbieraniną dziwnych ludzi i też zakładali najpierw jakieś stowarzyszenie, później to się przerodziło w partię, też zbierali pieniądze. Projekt padł. Później pojawił się Paweł Kukiz i też stowarzyszenie, które tak, to było troszkę inaczej zorganizowane, ale generalnie też to nie wyszło. Później pojawił się pan Ryszard Petru i też miał właśnie taki pomysł, żeby ludzie wpłacali pieniądze, po czym pojawiła się partia i tak myślę, że sobie Polacy nie za wiele się nauczyli, bo to jest ten sam od dawna projekt realizowany w zasadzie w tej samej konwencji i cały czas Polacy dają się nabrać na ten sam schemat, kiedy cały czas ktoś tymi głosami i nastrojami próbuje rozgrywać i jak tak dobrze popatrzeć, to za każdym z tych polityków stoją ludzie Platformy Obywatelskiej. Bo za panem Szymonem Hołownią stoją w tej chwili ludzie Platformy Obywatelskiej, pan Kobosko, pan tam, nie pamiętam ten drugi, w każdym razie, no to są ludzie Donalda Tuska, tak? No. Także to tyle na temat obywatelskości, przekazywania głosów, których nikt przekazywać nie zamierza. No, tyle. Ale była jeszcze jedna ciekawa sytuacja, również po wyborach i ją też muszę skomentować, bo też okazuje się, że tacy mieszkańcy, którzy głosowali na Podlasiu, bo na Podlasiu większość mieszkańców, którzy głosowali, to nie są mieszkańcy większych miast, bo tutaj mamy tak naprawdę trzy tylko większe miasta i nie jest to wcale większość wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, bo jest to mniejszość, to się okazuje, że to jest jakaś taka prowincja nieważna, jakieś takie w ogóle coś nieważnego, jakieś takie coś gorszego. Ten pacjent po prostu zaorał Twittera, przy okazji sam się zaorał. Tak, to jest jeszcze cały czas urzędujący szef Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Boniek, który był kiedyś bardzo szanowanym piłkarzem, no ale właśnie przez takie wypowiedzi to się okazuje, że no, nie ma co szanować takiego pana, bo
okazuje się, że ludzie, którzy są jakoś tak czy słabiej wykształceni, czy po prostu mieszkają gdzieś, nie wiem, na wsi, w mniejszych miasteczkach, to takich ich głos to jest tak w ogóle mniej ważny, nie? Panie Boniek, ja panu coś powiem. Jakby tak patrzeć na to, skąd się biorą piłkarze i jakie drużyny grają w dowolnej lidze, nie ma znaczenia, ja już nie mówię o ekstraklasie, to by się okazało, że gdyby iść pana kryteriami, żeby to była sama inteligencja i w ogóle, to by się nie sformowała w ogóle żadna drużyna w żadnej lidze. Bo w większości piłkarze to są ludzie tak jakoś chyba jednak słabiej wykształceni. Tak mi się wydaje, bo trochę znam, ale ja nie uważam, że to jest ktoś gorszy. Po prostu no takie są fakty. Pan mówił, że no po co się obrażać na fakty. No fakty są takie, że piłkarze w większości to są od kopania w piłkę, nie? A nie od tego, żeby gdzieś tam zdobywać sobie tytuły naukowe. Także może stwórzmy jakąś taką ligę. Może pan by stworzył z takich samych inteligentów kopiących piłeczkę. Zaorał się pan, panie Boniek. Szkoda, że pan będzie kończył właśnie w ten sposób swoją kadencję, która wcale najgorsza nie była, ale kończy się mało ciekawie i mało efektownie. Przechodząc do takich spraw już zupełnie lokalnych z naszego podwórka, o tym mało kto mówi, ale znowu okazało się, że radni Koalicji Obywatelskiej kolejny raz podjęli samodzielnie uchwałę, która została uchylona w trybie nadzoru przez wojewodę podlaskiego i dotyczy to bonifikat za mieszkania komunalne, czyli jeżeli ktoś chce wykupić, mieszka już bardzo długo w mieszkaniu komunalnym i chciałby wykupić sobie takie mieszkanie na własność, uchwała dotychczasowa, która obowiązywała, pozwalała na wykup takiego mieszkania z określoną bonifikatą, dosyć wysoką. Tam trzeba było spełnić określone różne warunki jeszcze po drodze, żeby można było to mieszkanie wykupić. No i się okazało, że na wniosek prezydenta radni Koalicji Obywatelskiej grzecznie podnieśli rączki, tak jak zwykle, bo po co dyskutować i w ogóle użyć mózgu w tej sprawie. Ale mieszkańcy użyli swojego mózgu, zaskarżyli tą uchwałę do wojewody podlaskiego i się okazało, że mieli rację, ponieważ wojewoda podlaski kolejny raz stwierdził naruszenie konstytucji przy podejmowaniu tej uchwały i jeszcze, jak on to napisał, złamanie przepisów w demokratycznym państwie prawa. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie, którzy na przykład mieszkali w takich mieszkaniach komunalnych przez ileś lat, płacili czynsze, dbali o te mieszkania, tak? Już oni jakby gdyby mieli możliwości kredytowe i kupili sobie te mieszkania na własność, to oni już dawno te mieszkania by spłacili tak naprawdę i nie trzeba by było teraz ich wykupować. No ale jakby wiadomo, tu nikt przecież tym ludziom mieszkania za darmo dać nie chce, tylko oni przez wiele lat te mieszkania utrzymywali, płacili wyższe czynsze i ponosili jakby z tego tytułu inne tam zobowiązania, takie wynikające z tego. No i teraz jakby na starość chcą sobie to mieszkanie wykupić po to, żeby spokojnie no, doczekać dnia ostatecznego, no bo tak to trzeba powiedzieć, nie ma co tutaj mówić inaczej. No i okazuje się, że teraz pod koniec swojego tam, może, no ale gdzieś na schyłku życia, ci ludzie się dowiedzieli, że oni jakby właśnie zostali dziwnie potraktowani, inaczej niż reszta, bo nikt im wcześniej nie powiedział, że jeżeli będą korzystać z dodatków mieszkaniowych, z których może korzystać absolutnie każdy, kto płaci jakikolwiek czynsz w spółdzielni mieszkaniowej, czy we wspólnocie, czy gdziekolwiek indziej, czy również w mieszkaniu socjalnym, czy komunalnym, że jeżeli będą korzystać z dodatków mieszkaniowych, no to nagle się okaże, że nie będą mogli wykupić swojego mieszkania z zasobów komunalnych na własność. I po iluś latach oni się właśnie tego dowiedzieli, że niepotrzebnie korzystali z tych dodatków, bo teraz to w ogóle nie mają już takiej możliwości. Radni Koalicji Obywatelskiej, naprawdę, czy to jest tak ciężko ruszyć mózgiem? Partia inteligencka, w ogóle komitet samych intelektów złożony. A tak prostej rzeczy nie można załatwić i przemyśleć i przewidzieć, że właśnie taki to może mieć efekt. To jest właśnie, zrobiliście to, co działa, co się nazywa działaniem prawa wstecz. No nie można zrobić, żeby prawo działa wstecz, a tutaj w tym przypadku właśnie tak, żeście zrobili. I mnie osobiście w ogóle nie zdziwiło to, że wojewoda podlaski uchylił w trybie nadzoru właśnie taką uchwałę, która w pewnym momencie wykluczyła całkiem dużą grupę ludzi z prawa, które do tej pory posiadało
i przestało posiadać z dnia na dzień, nie wiedząc o tym i nie, bez żadnego uprzedzenia, że to zadziała na ich niekorzyść. No. To już jest kolejna uchwała. Ja już nawet nie liczę, bo to już jest naprawdę w tej kadencji, to już jest nie wiem, która uchwała, która jest uchylona z powodów złamania konstytucji. Tak. Będziecie tu widzieć, no, fachowca od konstytucji. Polecam brać przykład, a przynajmniej zacząć czytać konstytucję, poświęcić chwilę czasu na to i później gadać, że prezydent łamie konstytucję, PiS łamie konstytucję, bo na razie, przynajmniej jeśli chodzi o Białystok, to konstytucję już kilkukrotnie złamali radni Koalicji Obywatelskiej i w zasadzie nie ma tu więcej czego dodawać. No. Mówiłam na początku przed piątku, że powiem jeszcze o pewnym takim zdarzeniu i właśnie teraz do tego nawiązuję, bo to się zadziało tu u nas w Białymstoku i ma związek również z wydarzeniami historycznymi, bo w tym roku obchodzimy stulecie wojny polsko-bolszewickiej, przede wszystkim stulecie wygranej nad bolszewikami. Ja powiem, że wojna 1920 roku to jest jedna z najważniejszych wojen w historii nie tylko Polski, ale i świata. Udało się odeprzeć bolszewicką zarazę, która napierała na Europę. I Polacy odnieśli tutaj naprawdę historyczny i spektakularny sukces. I było to tak naprawdę po niespełna półtorej roku po odzyskaniu niepodległości, kiedy jeszcze nasze państwo było w zasadzie nieułożone, nieuformowane. Bolszewicy najechali na nasz kraj, chcieli tutaj wprowadzić komunizm i Polacy naprawdę jeszcze w niezorganizowanym państwie do końca stanęli po stronie wolności i podjęli rękawice, walczyli z bolszewikami na wszelkie możliwe sposoby, finalnie powstrzymując ich najazd na całą Europę i wprowadzeniem komunizmu w całej Europie. Jest to sytuacja, tak jak mówię, historia tutaj oceniła, że była to jedna z najważniejszych bitew, bitwa warszawska, ale nie tylko, bo to jakby się odbywało przecież nie w ciągu jednego dnia. No i z tej okazji mamy właśnie w tym roku obchodzimy stulecie tych wszystkich wydarzeń i jest podejmowanych szereg różnych działań jakby związanych z upamiętnieniem tego ważnego wydarzenia. No i się okazuje, że wszystko można, tylko nie w Białymstoku. Pan prezydent Truskolaski nie pojechał do muzeum w Sulejówku, nie wysłał tam nikogo ze swoich zastępców, nie wysłał nawet żadnego urzędnika, w jednej tylko tak naprawdę sprawie. Prezydent Polski Andrzej Duda rozdawał takie tablice okolicznościowe, pamiątkowe tym miastom czy tym miejscowościom, w których rozgrywały się najważniejsze bitwy z wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. I to były bardzo różne miejscowości. Tam jakby w różnych województwach Polski były różne miejscowości, w których dochodziło do starć z bolszewikami. No i jakby tam, gdzie Polacy zachowywali się najbardziej bohatersko, zostały przygotowane tablice takie okolicznościowe, pamiątkowe, żeby można było sobie je zawiesić no, na pamiątkę w zasadzie tego historycznego zwycięstwa. I pojechali tam wszyscy przedstawiciele samorządów, wszystkich samorządów w Polsce, tych, którzy są z PiS-u, nie z PiS-u, w ogóle z bardzo przeciwnej strony PiS-u. Pojechali wszyscy, tylko nie z Białegostoku. Białystok jako jedyne miasto w Polsce, pan prezydent, jego zastępcy, urzędnicy, oleli po prostu w tym przypadku nie prezydenta Dudę, oleli weteranów i tych wszystkich ludzi, którzy oddali życie za to, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Ja powiem tak, zobaczycie tutaj, to jest takie zdjęcie, też zobaczycie wpis radnego wojewódzkiego Sebastiana Łukaszewicza i zobaczycie tam właśnie pod tym wpisem zdjęcie. To są ludzie, którzy stali gotowi iść i oddać krew za wolną Polskę. Cały tutaj zestaw tych ludzi, który był na rynku Kościuszki, zgromadzony na terenie, dzisiaj powiedzmy byłoby to właśnie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, oni nie patrzyli na to, czy ktoś jest z takiej opcji, czy z takiej opcji, kto rządzi w Polsce. Nie, oni szli bić się za kraj. I dzisiaj tych ludzi właśnie, tych, którzy tutaj stoją z tymi plecaczkami gotowi, nie wiem nawet, co oni mają w tych plecaczkach. Może matka czy żona włożyła kawałek chleba, słoniny. Zawsze Polacy mieli ze sobą w takich sytuacjach różaniec, obrazek święty, cokolwiek, zdjęcie swoich dzieci. I oni nie pytali, kto rządzi. Oni szli bić się za kraj. I dzisiaj po prostu pan, nie Truskolaski, traktuje pan w sposób ohydny, po prostu ohydny, tych ludzi, ich pamięć, ich potomnych,
Nie można w ten sposób, po prostu nie można. Może pan sobie nienawidzić pana prezydenta Dudy, trzeba było nie jechać, ale niechby pojechał jakikolwiek urzędnik odebrać tę tablicę i powiesić, dlatego że były to najważniejsze wydarzenia, które ukształtowały nasz kraj, również to, jak on dzisiaj wygląda. Mimo że później była jeszcze II wojna światowa, przeszliśmy jeszcze przez komunizm, ale dlatego, że już raz pokonaliśmy ten komunizm, łatwiej nam było pokonać drugi raz ten komunizm. I pan tego po prostu nie uszanował. Jeżeli pan tego nie uszanował, nie chcę po prostu, nie chcę mówić, po jakiej stronie pan się opowiada. To jest po prostu żałosne i jest to ohydne dla ludzi, którzy mają Polskę w sercu. Bardzo przykre. Pozostając cały czas jeszcze w tematach lokalnych, muszę odnieść się do jednego pomysłu, który ostatnio się pojawił na ostatniej sesji Rady Miasta, mianowicie hala widowiskowo-sportowa. Ja już zapowiadałam nieco wcześniej, że będę o tym mówić i to tak trochę się przeciągało, okazało, że chyba słusznie, bo na ostatniej sesji Rady Miasta radni dyskutowali o tym, jak powinna wyglądać ta hala, no i przede wszystkim dlaczego jej nie ma. No i okazało się, że no, oczywiście w kasie miejskiej pieniędzy nie ma i nie będzie, więc hali nie ma, nie było i nie będzie. Ta hala widowiskowo-sportowa jest w programie wyborczym Tadeusza Truskolaskiego jeszcze od 2006 roku i to jest właśnie, no, można powiedzieć, chyba najciemniejsza taka karta w historii Tadeusza Truskolaskiego, który no, nie potrafił przez 14 lat doprowadzić do budowy takiej hali w naszym mieście. No i taka ciekawa sprawa, że kiedy już rozpoczęto te realne działania nad budową hali widowiskowo-sportowej, no to najpierw było tak, to potrzebujemy tyle pieniędzy, później tyle, później jeszcze więcej. I to tak rosło, w zasadzie nie wiadomo do jakiej skali. I tutaj było takich parę ciekawostek, bo z jednej strony cały czas jakby wiemy, że nie mamy tutaj żadnej hali, w której można by było przeprowadzać duże imprezy sportowe, ale też muzyczne, czy jakieś wystawy, bo nie ma takiego miejsca. Pojawiały się różne pomysły i śmieszne było to, że, bo były takie sytuacje, że kiedy nasze miasto starało się o dofinansowanie, no to najpierw te pieniądze na budowę hali widowiskowo-sportowej miały się pojawić z samorządu województwa. Marszałek ówczesny to był chyba jeszcze Kazimierz Baszko bodajże, albo jeszcze Jarosław Dworzański nawet. Obiecali właśnie dofinansować budowę hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku, ale te pieniądze pan prezydent Truskolaski postanowił przeznaczyć na budowę stadionu miejskiego. Zrezygnowano z tych pieniędzy, poszło to na stadion. No i hali nie ma. Później były podejmowane takie próby rozmów z Ministerstwem Sportu, które miało budowę dofinansować i w zasadzie trzy zabawne zdarzenia. Pierwsze to takie, że bodajże 3 czy 4 lata temu już pan Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku odpowiedzialny za sport, pochwalił się tradycyjnie na Twitterze, że rozmawiał z ministrem czy z przedstawicielem ministra w sprawie dofinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej, po czym się okazało, że po prostu minęli się na korytarzu. I tyle było z tej rozmowy, czyli jakoś tak słabo ta rozmowa poszła. Nie wiem, czy coś można tak ustalać, mijając się na korytarzu. Później była sytuacja taka, że już pan Tadeusz Truskolaski się pochwalił też, że poczynione zostały rozmowy z ministrem wtedy ówczesnym Bańką, ministrem sportu. Przy czym pan minister Bańka też zaprzeczył, powiedział, że w ogóle nie zna takiego pana jak Truskolaski, nie rozmawiał z nim w żadnej sprawie, już na pewno nie o budowie hali widowiskowo-sportowej. No i też chyba nie za bardzo to się udało. A potem była taka sytuacja, że minister Bańka przyjechał w końcu do Białegostoku, żeby porozmawiać o budowie hali widowiskowo-sportowej, jaka ona ma być, bo Ministerstwo Sportu mogłoby przekazać te środki na budowę takiej hali, ale musi znać projekt, musi coś więcej na ten temat wiedzieć. No i kiedy pan minister przyjechał, to się okazało, że pan Tadeusz Truskolaski pojechał sobie otwierać plac zabaw, bo to było ważniejsze niż rozmowa na temat jednej z największych inwestycji oczekiwanej od bardzo, bardzo wielu lat, którą miał w programie już teraz od lat 14, wtedy to chyba od lat bodajże 12 czy 11, ale plac zabaw okazał się ważniejszy, więc kolejny raz do rozmów żadnych nie doszło. W każdym razie miasto Białystok
Urzędnicy wysłali wniosek do Ministerstwa Sportu z prośbą o dofinansowanie, ale teraz się okazuje, że jest mniej kasy w budżecie, jest mniej kasy w związku z koronawirusem i z epidemią, więc temat budowy hali znowu się przekłada na dalej. No i dlaczego o tym mówię? Bo radni ostatnio właśnie wpadli na pomysł, że halę można zbudować, tylko może niekoniecznie o tych gabarytach, które były pierwotnie planowane, czyli nie na tam około 6 tysięcy osób, chyba niecałe, tylko może mniejszą. Ja przypomnę, że na przykład w Suwałkach istnieje i funkcjonuje już hala widowiskowo-sportowa, ona jest mniejsza na potrzeby Suwałk i tam się udało, bo tam po prostu prezydent Suwałk usiadł sobie z kim trzeba, faktycznie porozmawiał, nie to, że gdzieś tam plątał się po korytarzu, tylko usiadł z kim trzeba, porozmawiał, załatwił temat i hala stoi. Odbywają się tam już mecze, rozgrywki, prowadzi tam drużyna ślepska z Suwałk i tak dalej. Ludzie z tego korzystają, a u nas cały czas trwa dyskusja o tym, jaka ta hala ma być, skąd wziąć pieniądze. Kto tam ma tak naprawdę się pojawić, czy tam będzie bieżnia, czy nie będzie bieżni, no tak już 14 lat sobie rozmawiamy, mój Boże. Na koniec ciekawostka z życia politycznego naszej wielkiej Polski. Pamiętajcie, panie Trzaskowski, panie Truskolaski, chwała wielkiej Polsce. I jeżeli chwała wielkiej Polsce, to uprzedźcie swoją koleżankę, panią Adamowicz, wdowę po Pawle Adamowiczu, żeby po prostu nie pisała takich bzdur na swoich profilach w mediach społecznościowych, bo to, co zobaczycie tutaj, zresztą w ogóle przejrzeć Twitter pani Magdaleny Adamowicz, to jest rynsztok. To jest po prostu rynsztok. To, co ta pani wypisuje i ona mówi, wy mówicie cały czas, że tu trzeba się pojednać, że tutaj musi być jakieś porozumienie. To, co ta kobieta wypisuje, ona jest cała przepełniona nienawiścią, pogardą dla innego człowieka. Ja nie wiem, czy po śmierci jej męża po prostu jej odbiło, czy co jej się stało. Nie da się z tą kobietą w żaden sposób porozumieć. Jeżeli ona, podejrzewam, że nawet nie ona prowadzi to konto na Twitterze, a jeżeli ona, to tym gorzej dla niej. Naprawdę to, co jest wypisywane, to jest skandal, to jest rynsztok, to jest poniżej dna i w zasadzie ja powiem, że jest to poniżej mojej godności do komentowania. Ale sytuacja jest taka, że muszę to skomentować, ponieważ pojawił się bardzo obrzydliwy fake news, obrzydliwy do granic możliwości. Zostało wyciągnięte, że pan Andrzej Duda, prezydent Polski, ułaskawił pedofila, no i właśnie tego ten wpis dotyczy. Natomiast nie trzeba daleko sprawdzać. Oczywiście ten fake news jest roznoszony po całym internecie, po wszystkich mediach, tych właśnie proplatformianych i tak dalej. Fake news jest o tyle obrzydliwy, że sytuacja wygląda w ten sposób, że o ułaskawienie prosiła ofiara tegoż pana. Ten mężczyzna odsiedział już swój wyrok i jakby ułaskawienie dotyczyło tylko jednej, jedynej rzeczy z tego wyroku, mianowicie tego, żeby nie obowiązywał zakaz zbliżania się do ofiary, ponieważ mieszkają razem od lat, funkcjonują, wnosiła również o ułaskawienie, czy przychylnie jakby odniosła się do tego i prokuratura, i sądy, bo sytuacja po prostu, życie poszło swoim torem. Nie wiem, ja nie znam tej rodziny, ale w każdym bądź razie jest sytuacja taka, że ten pan, który odsiedział już swój wyrok, poniósł za swoje czyny konsekwencje, mieszka ze swoją ofiarą, oni w tej chwili, bo to są członkowie rodziny, czy są spokrewnieni w każdym razie, mieszkają razem i nielogicznym jest to, że ma zakaz zbliżania się, który nadal obowiązuje i tylko i wyłącznie akt ułaskawienia dotyczy tego, żeby były sprawca i była ofiara mogły się do siebie zbliżać, o co wnioskowały obydwie strony, co również poparła prokuratura i sądy. I to, co rozpowszechnia w tej chwili Platforma, jej politycy i media z nimi współpracujące, to jest po prostu syf tragiczny. Syf tragiczny, wstydźcie się. Tak się nie robi. To jest dno. To by było na tyle w dzisiejszym programie przed piątek. Nagadałam się, znowu zaschło mi w gardle, ale mam na szczęście całą moją buteleczkę wody z cytryną i z miętą. Ja z wami się spotkam za tydzień, również na wakacjach. Może będę w jakimś wakacyjnym stroju, może w kapeluszu plażowym, zobaczę. W końcu mamy wakacje. Wypoczywajcie na słońcu, niech pogoda nam sprzyja. Do zobaczenia.